Nazywam się Klaudia Dwiszczyk i zapraszam Was na spotkanie z młodym podróżnikiem. Dzisiaj opowiadać będzie o swoich wyprawach Szymon Radzimierski. Podróżnik, aktor, bloger i autor kilku książek. Zwiedził ponad 40 krajów. Tworzy projekty ekologiczno-edukacyjne. Występuje na festiwalach, nurkuje, żegluje. Włącza się w akcje społeczne jako wolontariusz. W swoim pierwszym filmie zagrał od razu główną rolę, czyli Franka w komedii przygodowej Władcy Przygód, Stąd do Oblivio, w reżyserii Tomasza Szafrańskiego. A następnie otrzymał rolę w Kobietach Mafii, w reżyserii Patryka Wegi. Zapraszam do posłuchania bardzo wyjątkowej rozmowy z pełnym energii młodym podróżnikiem. Siemaneczko, nazywam się Szymon Radzimierski, jestem blogerem, podróżnikiem. Dotychczas napisałem 3 książki z serii Dziennik Łowcy Przygód. Mam 14 lat, uwielbiam robić bardzo wiele rzeczy, mam dużo hobby. Uwielbiam na przykład nurkować, jeździć na rowerze, grać w filmach. Moim marzeniem jest, aby zostać reżyserem oraz scenarzystą, a także aby zwiedzić cały świat. No ale to drugie marzenie to już troszeczkę na bardziej dalszą przyszłość. Szymonie, kto to z odwiedzonych krajów, a było ich całkiem sporo, jest ci najbliższy? Kraje, które polubiłem najbardziej, to musiałbym chyba powiedzieć Madagaskar, ze względu na to, że widzieliśmy tam pełno niesamowitych zwierząt, takie jak chociażby lemury, kameleony. Poza tym także ze względu na widoki, na przykład Chameleon Peak albo Singi, to były dwa niesamowite miejsca, które udało nam się odwiedzić. Chameleon Peak to jest miejsce, to jest taka ogromna góra, która swoją nazwę nosi od tego, że na samym szczycie ma dwie skały, które są ułożone w ten sposób, że wyglądają jakby to była normalnie głowa kameleona. Natomiast jeśli chodzi o Singi, to jest niesamowita formacja skalna, którą także zobaczyliśmy na Madagaskarze. Jest wiele teorii, w jaki sposób ona powstała. Jedną z tych teorii jest to, że deszcz kwaśny padał na skały wapienne, ponieważ Singi to są właśnie skały wapienne, które się bardzo łatwo rozpuszczają i właśnie dlatego są takimi bardzo ostrymi, nazwę to kamiennymi kolcami. Naprawdę było to niesamowite, że mieliśmy szansę zobaczyć coś takiego. Czy zdarzyło ci się zjeść jakąś nietypową, egzotyczną potrawę? Taką najbardziej egzotyczną potrawą, którą kiedykolwiek spróbowałem i kompletnie nie spodziewałem się, jak będzie smakowała i z czego jest zrobiona, to jest injera. Powiem szczerze, mnie injera nie smakowała, natomiast mojemu tacie i mojej mamie bardzo smakowała. Oni są ogromnymi fanami injery. Injera jest to taki jakby po prostu placek, naleśnik, tylko że jest on zrobiony z mąki, która jest skwaśniała, po prostu zgniła. I wiem, to brzmi bardzo dziwnie, ale to jest tak naprawdę po prostu naleśnik z zakwasu. I mój tata w domu sam normalnie robił zakwas, z którego potem próbował robić injerę. Więc to było chyba takie najdziwniejsza rzecz, którą kiedykolwiek próbowałem jeść. No i oprócz tego także oczywiście robaki, kiedy byliśmy w Bangkoku tam był po prostu street food, miejsce, gdzie jedliśmy po prostu sobie na ulicy i między innymi tam właśnie były różne robaki pod tytułem świerszcze, żaby i tak dalej i to było coś, co o dziwo bardzo mi smakowało, większość z tych rzeczy, na przykład świerszcze smakowały troszeczkę jak popcorn. Podróżujesz niemal całe życie. Czy masz jeszcze inne pasje? Moją ogromną pasją jest podróżowanie, ale moją ogromną pasją jest także film. Moją pasję do filmu odkryłem około 2 lat temu, kiedy pierwszy raz byłem w ogóle na planie filmowym. Grałem główną rolę w filmie Władcy Przygód, Stąd do Oblivio. To jest film Tomasza Szafrańskiego. Grałem tam rolę Franka. Następnie poszedłem na parę castingów i udało mi się dostać do Kobiet Mafii Patryka Wegi. Grałem także w obu częściach. I wtedy odkryłem, że naprawdę uwielbiam przebywanie na planie filmowym. I to jest to, co chciałbym robić w przyszłości. Ale nie jako aktor. W przyszłości chciałbym być scenarzystą, a także reżyserem. To są dwie rzeczy, które mam na pierwszym miejscu, natomiast później także aktorem. Moim chyba takim największym idolem, jeśli chodzi o film, jest Charlie Chaplin. Na przykład w jego filmie Dyktator, on był tam jednocześnie producentem, reżyserem, scenarzystą, dwoma głównymi rolami. Był to po prostu niesamowity człowiek, który był w stanie robić multum rzeczy naraz i za to najbardziej go podziwiam. Podróże i ekologia. Czy sądzisz, że podróżnicy mają szansę na walkę o ochronę środowiska naturalnego?
Staram się nie zanieczyszczać ziemi. Staram się uważać na to, na przykład, co wyrzucam do śmieci, wyrzucać jak najmniej. Właśnie dlatego, że w trakcie podróży zobaczyłem, jak bardzo świat może być niszczony przez to, jak my go zanieczyszczamy. Na przykład, kiedy byliśmy na Borneo, to był pierwszy raz, kiedy po prostu się załamałem i nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje z tym światem. Kiedy jechaliśmy przez dżunglę i nagle wjechaliśmy w taką ogromną chmurę dymu. Ja się zastanawiałem w ogóle, co to jest. Spytałem się naszego przewodnika i on powiedział mi, że pali się dżungla. I mówiłem, jejciu, to straszne, a często się takie pożary zdarzają? Dlaczego ta dżungla się podpaliła? Myślałem, że, nie wiem, ktoś rzucił niedogaszonego peta do dżungli, albo w jakiś sposób promienie słońca wysuszyły jakieś liście, w ten sposób ją podpalając. Okazało się, że dżungla podpalana była specjalnie. Dlaczego? Dlatego, że gigantyczne koncerny wypalały dżunglę po to, żeby w jej miejsce sadzić plantację palmy olejowej, z której potem mogły pozyskiwać olej palmowy, który jest dodawany do bardzo wielu produktów, które spożywamy praktycznie codziennie. Nie tylko spożywamy, bo jest także dodawany do szamponów, mydeł. I byłem załamany, nie wiedziałem w ogóle, co się dzieje, dlaczego ludzie robią coś takiego, dlaczego ludzie niszczą naszą piękną planetę. Ale tak właściwie, to był dopiero początek. Potem podróżowaliśmy na przykład i przyjeżdżaliśmy na plażę. To także było na Borneo, na Maratui. To jest niesamowita wyspa. My jeździliśmy tam dookoła tej wyspy skuterami. Zatrzymaliśmy się na przepięknej plaży, na której było pełno ogromnych muszli, dosłownie takiej wielkości. No tylko, że jeśli chciało się podnieść jedną taką muszlę, trzeba było najpierw podnieść z niej starte śmieci, dlatego że plaża była cała zanieczyszczona. Widziałem starszego mężczyznę, który wyszedł na plażę z pełnym workiem śmieci, po czym wziął go i po prostu wysypał te śmieci na plażę i wrócił do domu. Więc w trakcie podróży widzę bardzo dużo tego typu sytuacji, ale staram się coś zmieniać. Opowiadam o tym właśnie w trakcie takich wywiadów, opowiadam o tym w trakcie moich prezentacji, opowiadam o tym moim kolegom. Sam zorganizowałem projekt na Borneo, który miał na celu ratowanie zwierząt właśnie z tych płonących lasów poprzez edukację dzieci i wytłumaczenie im, że wypalanie lasów, niszczenie ich to nie jest dobry sposób na życie, ponieważ po pierwsze w ten sposób niszczymy swoją ziemię, przecież Borneo nazywane jest zielonymi płucami ziemi. A po drugie, oni nawet z tego nie zyskają. Dlaczego? Dlatego, że to jest krótkotrwały zarobek. W momencie, w którym raz się wypali dżunglę i rozpocznie się tam plantację, no to przez parę lat rzeczywiście będzie można coś zarabiać, ale tak naprawdę będzie się zarabiało grosze, dlatego że te plantacje, te ogromne firmy, które prowadzą te plantacje, wyzyskują ludzi, wyzyskują te tereny, po prostu robią wszystko, żeby tylko zaoszczędzić. Natomiast jeśli mielibyśmy taką dżunglę prezerwować, upewniać się, że nic właśnie jej nie zaatakuje, że nikt jej nie będzie próbował spalić, gdybyśmy ją chronili i na przykład oczywiście ze wszystkimi bardzo uważając, żeby nie skrzywdzić przyrody, gdybyśmy zabierali tam turystów, jednocześnie ucząc ich, żeby właśnie uważać na przyrodę, dlatego że ona jest niesamowita i piękna, to byłby to długotrwały zysk, który trwałby przez kilka pokoleń. I właśnie to miał na celu mój projekt, aby pokazać ludziom, że naprawdę nie warto wypalać dżungli. Obecnie znajdujemy się wszyscy w wyjątkowym momencie. Pracujemy i uczymy się zdalnie. Wejścia z domu są w pewien sposób ograniczone. Jak wykorzystujesz ten czas? Rzeczywiście jest to dla nas dosyć trudny czas. Ja mam tego farta, że żyję z rodzicami w domu, więc nie jestem samotny, mam z kim pogadać. No to rzeczywiście gadam sobie bardzo często z kolegami. Wbrew pozorom nie gram aż tak dużo. Wielu moich kolegów rzeczywiście w większości gra. Natomiast ja raczej oglądam filmy, seriale, czasami trochę YouTube'a, ale przede wszystkim rozpocząłem takie zajęcia, aby nauczyć się na przykład, jak reżyserować, a także jak pisać scenariusze, jak to robić lepiej. Dlatego już tak jak już powiedziałem wcześniej, to jest to, co chcę robić w przyszłości i chciałbym to zacząć już robić teraz, dlatego że po co czekać. Jak na razie nie pracuję nad żadną inną książką, skupiam się właśnie na tym scenopisarstwie i reżyserce, no i przy okazji dosyć dużo się także relaksuję, oglądając seriale i tak dalej. Podróże. Jaka według ciebie jest ich największa zaleta, a jaka wada?
jeżeli chodzi o korzyści lub niebezpieczeństwa w kształtowaniu osobowości człowieka podróżującego. Ja zawsze mówię, że powiedzenie podróże kształcą jest w 100% prawdziwe. Ja dzięki podróżom nauczyłem się bardzo, bardzo dużo, podobnie jak i moi rodzice. Myślę, że największą zaletą podróży jest to, że można spojrzeć na świat z innej perspektywy. To jest bardzo ważne. Na przykład teraz tak mi przyszło do głowy, jest taka niesamowita piosenka o tym, takiego rapera, Łony, która nosi tytuł Patrz szerzej. I to jest dokładnie o tym. Podróże pozwalają nam patrzeć szerzej na świat. Co jest bardzo ważne, dlatego że mamy bardzo często pewne przekonania. I te przekonania zabetonowaliśmy w swoim mózgu. I one takie są. I dla nas to są fakty, że to jest złe, to jest dobre. Natomiast podróże pozwalają nam wyjść poza to pudełko, spojrzeć na te nasze przekonania z troszeczkę innej perspektywy i zauważyć, że nic nie jest tak właściwie czarno-białe. To nie jest dobre, a to nie jest złe, dlatego że to się miesza. I to jest właśnie według mnie niesamowite w podróżach, że dzięki nim kompletnie inaczej patrzymy na świat i przede wszystkim bardzo dużo się uczymy. Jeśli chodzi o wady, no myślę, że u mnie wadą, jeśli chodzi o podróże, to, że zarywam trochę ze szkoły, jak podróżuję, ale to by było chyba na tyle, dlatego że tak, to myślę, że nie ma niczego złego w podróżach. Podróżnik. Słowo, które każdemu z nas przynosi inne wyobrażenie. W twojej wizji jest on bliższy któremu z bohaterów? Phileas Fogg, Chris McCandless, Mały Książę, Tomek Wilmowski, Tony Halik, inny? Wydaje mi się, że podróżnikiem najbardziej z tych wszystkich osób jest Mały Książę. Mimo tego, że jest to fikcyjny charakter, mimo tego, że on podróżował po planetach, nie po krajach, to wydaje mi się, że on najbardziej odwzorowuje rzeczywistą podróż takiego podróżnika. Weźmy na przykład takiego Tomka Wilmowskiego. On podróżuje, on był w wielu krajach na świecie, ale wydaje mi się, że Mały Książę z tych swoich podróży wyniósł o wiele więcej ważnych lekcji. I chyba to jest jedna z najważniejszych rzeczy w podróżowaniu. Nie tylko to, żeby fantastycznie się bawić, chociaż wszyscy wiemy, to też jest bardzo, bardzo ważne, ale także to, aby być gotowym na to, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby poznać rzeczy, których nigdy wcześniej nie poznaliśmy, żeby zobaczyć rzeczy, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy. I wydaje mi się, że Mały Książę perfekcyjnie pokazuje, jak to wygląda i jak człowiek rzeczywiście uczy się w trakcie podróży. Dziękuję ci, Szymonie, za rozmowę i do zobaczenia znowu na szlaku. Dziękuję bardzo, że dołączyliście do mnie w tym wywiadzie. Pozdrawiam was wszystkich. Cześć. Dziękujemy za uwagę. Więcej historii i przygód Szymona Radzimierskiego znajdziecie na www.planetkiwi.pl oraz w social media. Jeżeli chcielibyście przeczytać książki, które są relacją pełną przygód i niezwykłych historii z podróży Szymona, zachęcam do sięgnięcia po którąś z jego dotychczas napisanych w serii Dziennik Łowcy Przygód. Zapraszam do usłyszenia!